bo teraz naprawdę teraz to będę wysyłał. A tu na dowód tego, że... To jest ten agresywny. Ja jestem agresywny, tak? Ale jest wszystko nagrane. Dosyć tych pomówień i groźby karalne są nagrane. Są nagrane groźby karalne. Przeciwko pani będę występował też właśnie tu do CBŚ. W PKM Katowice właśnie... Nie dam sobie spokoju. Tu z PKM-em wygrałem. Dobra. Panie Kobradzie, proszę chwileczkę nie mówić. Naprawdę, mam cały materiał, jak maltretuje, poniża i znęca się psychicznie, fizycznie nad moim ojcem. Tak, tak. Znaczy, no nie, wpierw tutaj na CBS-ie powysyłam, tu powysyłam. Sam będę wysyłał. Naprawdę. To jest jakaś paranoja. A ja podjudzam. Nie, zresztą tu jest wszystko na nagraniu. Jeżeli będzie takie pomówienie, to 212 KK już pani popełnia, mając na uwadze to, co jest nagrane. A on przyszedł i rozjudził. Ale co ja rozjudziłem? Proszę powiedzieć, na jakiej zasadzie? Porozwalał nasze życie. Ja porozwalałem. Tak? A czym? Bo ojciec do mnie dzwoni, proszę przyjść na widzimy. Ale pan nie mówi teraz, dobrze? Teraz ja rozmawiam z panią, dobrze? Słyszy pan? Dobrze, proszę sobie stanąć tam. I nic nie mówisz w tym momencie. Pani w tym momencie bierze swoje rzeczy i idzie do siebie. Ale to ja musiałabym strasznie dużo rzeczy. No to wszystkie do pani teraz nie weźmie. Tylko to, co tam pani najpotrzebniejsze jest. Ewentualnie w innym terminie sobie pani weźmie wszystkie. To znaczy on mi pomoże w takim razie. Ja mam pomóc. To jest szczyt bezczelności. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja tyram. I proszę mi powiedzieć teraz tak, ja będę miał jakieś tu konsekwencje z tego, że ojciec mnie zaprosił, że do niego przyszedłem i ta pani nas wyrzuciła i pomawia dalej. Nie, on nie zaprosiłam go. Że państwo ale będą niepotownie zachowywać, że będą jakieś mandaty. W tej chwili kurde się pierniczył, że tak powiem, bezczelnie. No ale nie, no jest rozmowa z ojcem, no on mnie wzywa, żebym przyszedł. No. On cię wzywa. Tak, zapraszam. Ja tego nie rozumiem. To co? No, to jest właśnie to. Dobra, przepraszam. A kiedy pani do pracy wreszcie pójdzie? Czy już dyscyplinarnie pani zwolniona została za to, że pani biła dzieci? Jest udowodnione przez dyrektora szkoły podstawowej tam na... Nie, no po prostu ma to. No ale jest. Są na to też materiały. Wszystko życzymy. Tak jak mówię, były groźby karalne pod moim adresem zniesławienia. Pani zabiera to swoje rzeczy. Znaczy, ja muszę wszystko. To proszę w tym momencie nie dyskutować z tym panem. Naprawdę, ale po to swoje rzeczy i wyjść. Dobrze, wyjdę. No to proszę. Dajcie mi miejsce. To pan się teraz nie odzywa, żeby umożliwić pani wyjście z tego. Dobra. Ja to co wierzę. Nie wiesz wszystkiego i to i tak tu przyjdziesz. Ja w domu się. Ale ja nie mam zamiaru przyjść. Już to widzę. Skoro już wyzwał policję na mnie. No właśnie, ojciec wzywał, to było z jego telefonu. Ja później tylko zacząłem, bo ta rozmowa oczywiście, bo ja wiem też jak dyspozytor... Zamknij tą gębę! Ale ja to, ale ja do pa... Ale ja tylko tutaj do panów teraz mówię, nie do tej pani. Że ja wiem jakie bałki też robi przyjmujący zgłoszenia dyspozytor tu z Komendy Miejskiej pod dyktando Szelonga. Pan Szelonga już nie ma. No jeszcze słyszałem, że do końca roku ma być. Nie ma pan. No to dobrze, bardzo dobrze, że go usunęli tego służebczyka platformiarzy. Że mnie bez powodu był tutaj szef MSWiA i odznaczał orderami policjantów. No zbiera pani te rzeczy? Znaczy zbieram, ale niech on się zamknie, bo nie wytrzyma. Bo jeszcze teraz pani naprawdę 3 minuty i... Dobrze, 3 minuty. Proszę wziąć to, co najbardziej pani potrzebne. Znaczy jest mi wszystko potrzebne. Weź... A o tym mieniu nie wspomnisz? O zniszczeniu mienia z 200... Zniszczenie mienia to jest 282 czy 283? Tak zrobiłeś. Zniszczenie mienia 20 tysięcy to już jest przestępstwo. Proszę pani,
te dwie plazmy, które są tam zepsute, mam nagrania, jak ojciec mówi, nie, powiedz, że są rozbite plazmy, ta pani musi mieć zniszczenie mienia. Ale nie, ale, ale podczas interwencji mogę ujawnić na zasadzie kodeksu karnego para, ja mam protokoł przy sobie, 304, ale dobra, ale no właśnie. 304 HK, każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ma obowiązek zawiadomić to organ ścigania. A teraz mówię słownie, a później zawiadomię na piśmie. Czy ja na pismach nigdy nie zawiadamiam, ja wysyłam maile do Komendy Głównej Policji, do CBS-u i wtedy to przechodzi, te wszystkie wykroczenia, przynajmniej co przeciwko PKM-owi są, przychodzą do was tam, do Nogiecia, a reszta do PG. Na piąte piętro, do, tam na szóste do przestępczości gospodarczej. Napij się i przenieś wszystko, co zrobiłaś, bo ja mam kurde 4 laptopy do naprawy. Zapłodnie ludzie. Ale to powiedz może, że są one zepsute, tak? No, dzięki tej pani. Jeszcze raz jak? Dzięki tej pani. Ta pani zniszczyła, tak? No się. No. Dobrze, wszystko mamy. Pan sobie wraca do mieszkania. Ja przepraszam. Słuchaj, myślałem, że ja mam telefon. Aha, ty jeszcze będziesz dotykować. Telefon pan. Zaraz, dwa, trzy. Weź się. Przepraszam. Przez telefon. Plazmy się weź. Kiedyś to była super dziewczyna. Ja nie wiem, co się stało. Alkohol, szkoła, chyba szkoła. No właśnie, bo to właśnie to wspominam. Została zawieszona właśnie przy pełnieniu no, służby nauczycielskiej, no jako nauczycielka, bo tam właśnie były te przypadki. I kilka razy w stanie upojenia alkoholowego w pracy. No to nie biorą się i oczywiście urlop później. Co to jeszcze chciałem powiedzieć? Także tak jak mówię, ojciec wzywał tutaj, ja później się wtrącił. No jest nagranie, żeby tam nie było żadnych przekłamań, bo tak jak mówię, bardzo duże są przekłamania, jak się dzwoni na 997, dlatego ja zawsze nagrywam tą rozmowę z dyspozytorem. Ja się później tam tylko wtrąciłem, żeby mu pomóc, żeby mi się wysłuchał. A jest wszystko nagrane, jest godzina będzie już teraz nagrań. Zapijecie się? Nie. Możesz do mnie zadzwonić, bo nie wiem, gdzie jest komórka? No nie zadzwoni, bo telefon mu się rozładował. Nie, to nie zadzwoni ze stacjonarki. Albo może niech synuś zadzwoni. Dwa domy, basen, auto, wszystko kupiłem i ona się tak do mnie. Tragedia. No ale to jest też wina, że wtedy jak godzony byłeś nożem, czemu tak zaznawałeś? Przez tą panią. A ostatnio też nagranie mam, jak właśnie jak rozmawialiśmy przez telefon. Kluczkiem w głowę. Poczekniam, dopiero dzwonili i mówili, co się stało. No ja jestem dobry człowiek. Zadzwonisz do mnie, czy nie? A czy mam zadzwonić, jakbym się zadzwonił? No nie mam jak. Mówię, ze stacjonarki są zadzwonić. Jak się czuję? Może przynajmniej teraz ją to powstrzyma, zanim jeszcze raz weźmie młotek i mu przywali w głowę. No ale tak już było, że tu był godzony nożem, tylko że nie wiem, to liczba. Coś jest na rzecz, że on tam przyjechał, dopiero jak ja przycisłem go, to a już chciał, żeby się z nią dogadać. Tak to właśnie wygląda. Błędne koło. To, co dzisiaj się stało, to jest niesamowite i tak jak mówię, manipulacja faktami. A życie pokazało, manipulacja faktami może zabić człowieka. Moje zastrzelanie. Zastrzelanie.
Tak jak mówię, za te wszystkie przekleństwa, obrazy, groźby z prywatno-skargowego robię przeciwko pani, występuję do prokuratury. Ale do prokuratury krajowej wpierw. To jest potrzebne te sądy, bo to musi wreszcie się sprawiedliwości stać za odwrotem. Tam Dobrze, no już dostęp. Co? Nie.